Kolejny opening. Tym razem mamy ogierę rasy Knapstrupper, z tego co się nie mylę. I zestaw Mia i Spotty. To jest Mia. Może najpierw zaczniemy sobie od tego konia. To jest ogier rasy Knapstrupper. Ogier. No i co tutaj dużo mówić, jest bardzo ładny, tylko jedyne co mnie w nim zastanawia, to ta grzywa. Czy ona tak miała być? Czy ktoś ją tutaj niedokładnie pomalował, czy co? Tak samo ogon tutaj. No ale może komuś się po prostu nie chciało, albo to miało tak być, nie wiem. O tym ogierze nie ma co dużo gadać, przejdźmy do tego zestawu. Jak już mówiłam, to jest zestaw, a to są jego elementy. Ale zaraz zobaczycie go na żywo. Nie wiem, czemu tak zawsze robię, ale trudno. Gazetka mini przyda mi się, bo ta nowa, co miałam wam pokazać w ostatnim odcinku, to się mi gdzieś zgubiła. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Okej. Dobra, może pokażę wam to po rozpakowaniu. Okej. Teraz tak, w tym zestawie jest kucyk, który swoją drogą jest bardzo podobny do tego konia, w sensie ma podobne umarszczenie. Jest to klacz i Szlejch nazwał ją Spotty i takie imię dla niej zostawię, bo nie mam pomysłu, a poza tym jest bardzo ładne. Jest w zestawie również Mia, młodsza siostra Hany, którą zaraz wam pokażę, bo ją mam w swojej kolekcji. O, to jest Hana, a to jest jej młodsza siostra Mia. Swoją drogą są bardzo podobne. No i to jest taki mały szczurek, prawdopodobnie przyjaciel Mii, w sensie taki hodowlany szczur, albo może się mylę. Jest tutaj stołek, bo w tej gazetce było napisane, że ona, żeby wejść na swojego konia Spotty, musi zawsze używać stołka, na którym swoją drogą może tylko usiąść, a nie może stanąć tylko jedną nogą, jak już. No i najważniejsze, siodło i ogłowie dla kucyka, bo ja mam w swoim posiadaniu 4 kucyki, a nie mam żadnego siodła, bo tamto jedno mi się zepsuło, które miałam, no i nareszcie mam siodło. Jest też w zestawie lornetka, która jest troszeczkę za duża na naszą Miję, ale być może ta lornetka jest po prostu podkradziona od taty Mii. Albo może się mylę, bo jest ewidentnie za duża na Miję. No, chyba że by się ją skróciło. No, oczywiście jest z gumy, więc nie da się jej skrócić, ale w prawdziwym życiu by się ją dało skrócić. No i jest jeszcze chleb. Chleb, który nie ma tutaj pomalowany i wygląda dziwnie trochę. Co jest fajne w tym zestawie, to to, że te... Jak to się nazywa, Boże? Strzemiona, no właśnie. Te strzemiona są mniejsze niż w normalnym siodle. I przez to to jest takie... No wiem, że tak powinno być. I że inaczej bym nie mogli tego zrobić, ale to jest dla mnie śmieszne, że dla takich dużych dziewcząt są takie duże strzemiona, a dla takiej małej mi jest takie małe strzemiona. Mogę wam jeszcze pokazać tą gazetkę, no bo tamta mi się gdzieś zgubiła, chyba że ją znajdę. Instrukcje, papierki, ołówki, kredki, nie ma. Chciałabym wam pokazać, ale nie ma. No trudno. Co prawda nie ma tutaj nic nowego do pokazywania. Tu są konie. Tu jest koń, którego bardzo bym chciała mieć. Tego konia tu, co stoi, nazwę Spirit, bo myślę, że to imię bardzo do niego pasuje. Tutaj są jakieś małe zestawy i tu jest to wielkie centrum jeździeckie, które też bym chciała. Ten zestaw mam, tego konia mam,
Mam tą stajnię, chciałabym mieć tą przyczepę, ale jej jakoś nie potrzebuję. Tą klacz mam i tą klacz mam. I chciałabym jeszcze mieć to. Ui. Składam. To się samo składa w ogóle. O co chodzi? No i to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Pa!